W tym roku stypendia artystyczne prezydenta miasta otrzymało 11 osób. Za chwilę większość z nich otrzyma je w ten sposób uroczysty w towarzystwie publiczności zgromadzonej na dorocznej gali tańca w Dance Academy Studio. Reprezentują cztery dziedziny sztuki: muzykę, śpiew, rysunek, plastykę. Są emanacją talentów mieszkańców Białej Podlaskiej. Wielu z nich doskonali się pracując w sekcjach naszej instytucji kultury. Tu na pierwszy plan wyłania się nasze Bialskie Centrum Kultury, choć nie tylko. Jeden z artystów jest muzykiem, kompozytorem, bankiem Bialskiego Zespołu Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Są to zawsze ludzie młodzi, w ten sposób chcemy doceniać rozwijające się talenty. Te stypendia mają też swój wymiar finansowy. Jest to takie rzeczywiste wsparcie, bardzo pomocne dla młodego człowieka w dalszym rozwijaniu jego pasji. Na co dzień uczę się w liceum na biologicznym kierunku, ale malowanie zawsze i rysowanie było taką moją pasją. No i właśnie to stypendium mi pozwoliło na kup materiałów, które mi są potrzebne do pracy aktualnie, bo pracuję też nad teczką na studia, więc na pewno mi to umożliwiło częściowo spełnienie tych potrzeb. Tak, ja również uczę się w liceum na profilu biochemicznym i pozalekcyjnie uczęszczam na zajęcia koła plastycznego Kreska w Bialskim Centrum Kultury. Dzięki stypendium, właśnie tak samo jak koleżanka powiedziała, no, mogłam zakupić potrzebne materiały, dzięki którym mam nadzieję, że będzie mi łatwiej dostać się na studia, które właśnie też planuję na kierunku artystycznym. Konkretnie chciałabym pójść w kierunku grafiki i właśnie też z grafiką są związane te materiały, które kupiłam, bo stypendium przeznaczyłam na trasę do linorytu, który nie jest najłatwiejszą techniką i bez tego stypendium myślę, że nie byłabym w stanie sobie pozwolić na te materiały, które mogłam kupić. Jest to wystarczająco pieniędzy, żeby móc na to kupić takie dobre materiały i dobrą ilość. Powiedzcie, robicie naukę, bo słyszę, że na ścisłym nawet kierunku. W moim przypadku biochem, ta medycyna była zawsze tak z tyłu głowy, że chciałam iść w tym kierunku tak naprawdę od podstawówki, ale w liceum, myślę, że też przez pandemię zaczęłam rozwijać się mocno plastycznie. Dzięki temu też powygrywałam sporo konkursów i tak doszłam do wniosku, że jednak to jest coś, co da mi w przyszłości jakąś satysfakcję życiową. A myślę, że to też jest ważne, nie tylko takie zawody typowe. Ja podobnie właśnie jak koleżanka, tak zawsze miałam w głowie jakiś taki kierunek medyczny związany z biologią, ale przez tak naprawdę ostatnie parę miesięcy bardzo mi się zmieniło podejście. To prawda, nadal rozważam, ale to jest taki, jestem taka pomiędzy bardzo w tym momencie. Tak jak koleżanka, chodzimy razem na kółko plastyczne i dla mnie to właśnie to dzień kółka plastycznego to jest taki dzień, w którym się odcinam całkiem od nauki. I ten dzień całkowicie poświęcam właśnie tworzeniu. Najpierw na kółku, potem jak wracam do domu, to też często coś robię na własną rękę.
Dance Academy Studio. Co dla Was?